Cześć, witam Was w kolejnym odcinku analizy projektowej kryptowaluty, w którym to zajmiemy się projektem Engine. Serdecznie zapraszam Was do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Projekt Engine na chwilę obecną jest tokenem na platformie Ethereum. Ma on na celu umożliwić tworzenie cyfrowych zasobów, cyfrowych asetów na bazie blockchain i dostarczyć to dla twórców wszelkiego rodzaju gier, wirtualnych środowisk, wirtualnych rzeczywistości. Także taki dosyć ciekawa tematyka tego projektu i jak na chwilę obecną z małą konkurencją. Także zaraz przyjrzymy się, na co tutaj warto zwrócić uwagę pod względem technologicznym, jak wyglądają postępy prac i ogólnie jakie są rokowania dla tego projektu na przyszłość. CoinPaprika, zakładka Overview. Widzimy, projekt jest w fazie ciągłego rozwoju. Jest już na rynku ponad 2 lata. Zakładka Code Progress niestety tutaj nic nie pokazuje, dlatego od razu warto przejść na główną stronę GitHuba, co właśnie wyświetlam Wam na ekranie. Główna strona organizacji Engine na GitHubie, organizacja zweryfikowana po stronie GitHuba. I tutaj mamy taką trochę innowację w porównaniu do poprzednio omawianych przeze mnie projektów. Na chwilę obecną token Engine jest tokenem Ethereum w standardzie ERC20, dlatego tutaj nie za bardzo jest co przeglądać, jeśli chodzi o kod źródłowy. Natomiast zwróćmy uwagę, że Engine jest to projekt kierowany do twórców gier, do firm, organizacji zajmujących się tworzeniem gier, udostępnianiem w tych grach wszelkiego rodzaju cyfrowych aktywów, dodatkowych możliwości rozbudowy cyfrowego, wirtualnego świata. Dlatego moim zdaniem tutaj duże znaczenie będzie miało przede wszystkim to, jak prowadzone są i rozwijane biblioteki umożliwiające właśnie komunikację silnikom umożliwiającym tworzenie gier komputerowych właśnie z blockchainem, z platformą oferowaną przez system Engine. Jeśli chodzi tutaj o Engine Coin Progress, czyli ten token, który planowany będzie do uruchomienia w innym standardzie, ERC-1155, to tutaj mamy tylko log z postępu prac. Niestety ten log jest dla mnie tak nieczytelny, że ciężko to w jakiś sposób skomentować. Także proszę zobaczyć, z czegoś takiego no naprawdę nie da się nic wyczytać, nic tutaj za bardzo nie widać, dlatego też tym bardziej podkreślam to, żeby zwrócić uwagę głównie na to, jak na tę chwilę rozwijane są biblioteki, czyli popularnie SDK-e dla tej platformy przeznaczone właśnie dla twórców gier. I mamy tutaj Engine Coin Java SDK, czyli platformę SDK umożliwiającą kontakt właśnie poprzez środowisko Java. Mamy plugin do Minecrafta. I co jeszcze ciekawe, chociaż tutaj nie ma kodu źródłowego otwartego, Engine również wspiera bardzo popularny i znany silnik w środowisku twórców gier, czyli silnik Unity. Tutaj rzucimy okiem może na to właśnie SDK tworzone w Javie. Tutaj opis jest bardzo skromny, myślę, że aż za bardzo powinno tutaj być to bardziej dopracowane i rozwinięte, tym bardziej, że mówimy tutaj o SDK, czyli o czymś, co powinno mieć bardzo dobrą dokumentację, co nie powinno dostarczać dodatkowych problemów osobom, które chcą to SDK wykorzystać, i to tutaj twórcom tego rozwiązania, czyli twórcom Engine, powinno zależeć na tym, żeby właśnie to rozwiązanie było łatwe w użyciu, szybkie, łatwe i przyjemne. Zakładka issue, tutaj niestety nic nie ma. Pull requesty, jeden związany z testami, dwa zamknięte, także tak naprawdę nic nie wnoszące do całej logiki. Wiki,
No niestety też nie jest na chwilę obecną jeszcze prowadzone na GitHubie. Także tak jak mówię, w przypadku projektów SDK trzeba zwracać uwagę na to, na dokumentację, w jaki sposób ona jest prowadzona, czy ona jest czytelna, czy dostarcza wszelkich potrzebnych informacji, jakie będą właśnie poszukiwane przez osoby chcące potencjalnie wykorzystać to SDK. A jeśli ktoś chce wykorzystać SDK, to tym samym chce skorzystać z całej platformy i w tym momencie mamy zastosowanie również dla tokenów bazujących na tej platformie. Także zwracamy uwagę na SDK w tego typu projektach. Zakładka Security, niestety tutaj nic nie ma. Nie doszukałem się również programu Bug Bounty w tym projekcie. Insights, weźmy za poprzedni miesiąc. No, tak naprawdę niewiele się tutaj dzieje. Rzućmy jeszcze może okiem, kiedy ostatnio jakieś commity do tego repozytorium szły. Te dwa ostatnie z września i z sierpnia, z końca sierpnia, tak naprawdę jest tylko podbicie wersji, czyli to nie jest żadna zmiana w logice całej aplikacji. Tutaj widzimy, że dopiero jakieś zmiany były 29 sierpnia. Także już jakiś czas temu. A mamy do czynienia z projektem, który jest w fazie rozwoju. Także może to jednak trochę za mało. Z ciekawych rzeczy tutaj warto zajrzeć na dane odnośnie tego tokenu na platformie Ethereum. Tutaj widzimy, ile jest osób przetrzymujących ten token, transfer, adres kontraktu i inne takie dane statystyczne odnośnie płynności tego tokenu właśnie na platformie Ethereum. Tak jak wspomniałem wcześniej, organizacja Engine pracuje również nad własnym standardem tokenu ERC-1155. Przypomnę tylko, że obecnie jest to standard ERC-20. ERC-1155 ma być w tym właśnie bardziej dostosowany do założeń projektu Engine, iż umożliwia on na jednym kontrakcie zaimplementowanie wielu tokenów, co jest tutaj bardzo, że tak powiem, celowe w tego typu projekcie, ponieważ tworząc dodatkowe jakieś cyfrowe dobra na potrzeby gier, tych kontraktów, tych tokenów może powstać naprawdę bardzo dużo, może powstać kilka rodzajów dla jednej gry i w tym momencie sieć, platforma Ethereum, obsługując to wszystko, byłaby bardzo mocno obciążona przez to rozwiązanie. Z ciekawych rzeczy mamy tutaj oczywiście bibliotekę SDK dla tej platformy w Unity Asset Store. Także tutaj osoby programujące, tworzące gry właśnie w Unity mogą z tego miejsca pobrać sobie właśnie to SDK umożliwiające tworzenie tokenów w oparciu o platformę Engine właśnie dla środowiska Unity. Środowisko Unity jest bardzo popularne, jeśli chodzi o segment tworzenia gier. Jeśli chodzi o roadmap, to tutaj niestety nie ma nic takiego, przynajmniej nie doszukałem się na tę chwilę. Jest coś takiego jak Engine Ecosystem Timeline. Niestety jest w nim ujęte tylko to, co było. Nie ma tutaj za bardzo informacji o tym, co tak naprawdę tu jeszcze jest planowane do rozwoju. Także tutaj widzimy kolejne progi, ale tak jak wspominałem, daty, terminy w tym dokumencie kończą się właśnie na 2019 roku, czyli na chwili obecnej, dlatego ciężko w jakiś sposób skonfrontować to z działalnością zespołu dla tego projektu. Engine również udostępnia miejsce do feedbacku, czyli tutaj można składać propozycje mające na celu zaimplementowanie kolejnych ulepszeń, usprawnień na tej platformie. Na tę chwilę to wszystko, jeśli chodzi o projekt Engine. Myślę, że jest to ciekawa propozycja, jednak na chwilę obecną na bardzo początkowym etapie rozwoju. Podoba mi się w tym projekcie to, iż celuje on w konkretną grupę, w konkretny rynek, czyli do twórców gier,
Tutaj ja lubię takie jasno określone założenia, bo tutaj wiemy, do czego tak naprawdę organizacja stojąca za tym projektem dąży. Zastosowanie jak najbardziej myślę, że będzie jego popularność będzie rosła, ponieważ rynek gier również rośnie. Zobaczymy natomiast, jak przyjmą się właśnie zastosowania blockchainu i tych cyfrowych aktywów w świecie wirtualnej rzeczywistości. Jak wspominałem, tutaj bardzo ważne jest dostarczenie jak największej liczby bibliotek do środowisk umożliwiających tworzenie gier. Także na tę chwilę to wszystko. Zapraszam Was również do śledzenia pozostałych kanałów Kryptonarodu. Dziękuję, cześć.